Strefa Kids powraca. Słupeckie Towarzystwo Koszykówki Grom już drugi rok z rzędu zaprasza najmłodszych do wspólnej zabawy. Pierwsze spotkanie miało miejsce w sobotę na Orliku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. W tym roku po raz kolejny udało nam się pozyskać środki na nasz projekt. Rodzinko wyrzuć z nami ludę do kosza z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Struktur FIO. Dzisiaj po raz pierwszy spotykamy się właśnie na Orliku, przy ulicy Powstańców, na pierwszej strefie Kids. Na dzieci jak zwykle czekało wiele atrakcji, takich jak gry i zabawy czy tory przeszkód. Dla siebie znaleźć mogli coś najmłodsi, ale i starsi uczestnicy zabawy. Z inicjatywy organizatorów zadowoleni są sami rodzice, którzy chętnie przyprowadzają swoje dzieci na akcję. Jest to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu. Dzieci mają możliwość gry i zabawy z rówieśnikami i uważam to za ciekawy pomysł. W tamtym roku zainteresowanie wydarzeniem zaskoczyło jego organizatorów, którzy i tym razem liczą na sporą frekwencję podczas swoich zajęć. Mam głęboką nadzieję, że tak będzie. W tamtym roku było w sumie dwa razy więcej dzieci niż zakładaliśmy w projekcie. I mam nadzieję, że będziemy pobijać kolejne rekordy. Kolejna strefa Kids wyjątkowo odbędzie się na miejskim targowisku już 28 maja w ramach Słupeckich Dni Rodziny.